jesteśmy ze starym znajomym, Radosław Paczuski. Powiedz mi, Arek Wrzosek na przykład, z którym też trenujesz, chciałby walczyć w MMA. Czy ty masz takie plany? Rozmawiamy jednak dla MMA Rocks, więc jestem ciekaw, czy kiedyś ci to chodziło po głowie. Oczywiście, że tak. Szczerze mówiąc, zacząłem już swoje treningi parterowe jakiś czas temu. Teraz zawiesiłem te treningi, dlatego że mam walkę w K1, bardzo ważną walkę o pas organizacji Fight Exclusive Night. Także teraz gdzieś tam trenuję samą stójkę, można powiedzieć po prostu, bo to jest dla mnie najistotniejsze w tym momencie. Ale oczywiście w przyszłości zobaczycie mnie na pewno w klatce jako zawodnika MMA. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie. Ale jeżeli dostanę dobrą ofertę walki, na pewno się pojawi jako zawodnik MMA. A skąd taka decyzja? Chodzi o finanse? No bo nie oszukujmy się, w MMA zarabia się najlepiej w porównaniu na przykład z K1. No tak, myślę, że raz finanse, dwa gdzieś tam kolejne wyzwania, bo jest to coś nowego. Ja gdzieś tam nie ukrywam, że w przeszłości miałem okazję trenować brazylijskie jiu-jitsu przez jakiś czas i szło mi bardzo dobrze, dlatego ciekaw jestem, jakby mi to wychodziło w połączeniu po prostu tych dwóch formuł, czyli parterowej i stójkowej, tak, czyli formuła MMA. Czyli lubisz ten parter, no bo jest sporo stójkowiczów, którzy mówią, że to jest starzanie się po ziemi. Zdecydowanie bardziej odpowiada mi kickboxing, aczkolwiek też dobrze mi szło i też dobrze się czułem w parterze, także nie jest to tak, że ja tego nie lubię, aczkolwiek jeśli miałbym wybierać, to oczywiście dążyłbym nawet w tych walkach MMA do konfrontacji stójkowych i nokautowania przeciwników. Mówi się, że do MMA najlepszą bazą są zapasy, no ty się wywodzisz ze stójki jednak, potwierdziłbyś to, czy uważasz, że twoja stójka na przykład może wnieść tyle, że nie musisz mieć dobrych na przykład zapasów czy tego BJJ? Niekoniecznie. Myślę, że jeżeli ktoś umie dążyć do swojej jakby strefy komfortu, moją strefą komfortu jest tutaj stójka zdecydowanie. Miałem okazję sparować z zawodnikami MMA, którzy też gdzieś tam są plasowani dosyć wysoko i radziłem sobie doskonale, także myślę, że jestem w stanie w tym pojedynku dążyć do tej swojej strefy, czyli do stójki i gdzieś tam do tej płaszczyzny. Zostawmy już może MMA, skupmy się na twojej walce, która za dwa tygodnie, powiedz mi, już czekasz na ten moment, kiedy wejdziesz tam do tej klatki? No tak, oczywiście, całe przygotowania, myślałem o tym pojedynku, poświęciłem wszystko, żeby się dobrze przygotować. Trenuję teraz pod okiem trenera Andrija Mołczanowa, mojego brata Kamila Paczskiego i Rafała Pawłowskiego. Tutaj to trio trenerów zadbało o moje przygotowanie, także teraz już tylko czekać na efekty. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czuję się naprawdę dobrze teraz i już wiem, że teraz te dwa ostatnie tygodnie to już jest bardziej ładowanie energii niż treningi, bo już dużo tutaj się nie wytrenuje, a raczej trzeba zbierać energię na to, żeby w tych 5 rundach pokazać się z jak najlepszej strony. Będziesz chciał kończyć przed czasem, czy jednak 5 rund byś chciał przewalczyć? Oczywiście, jestem zawodnikiem, który zawsze stara się znokautować swojego przeciwnika i tak naprawdę w moim rekordzie połowa zwycięstw jest przez nokaut, także jestem raczej typem zawodnika, który zawsze walczy agresywnie i zawsze stara się znokautować przeciwnika. No, jeżeli wygrywam na punkty, to nie do końca jestem z tego zadowolony, także będę starał się wygrać oczywiście przez nokaut. Jeszcze zerknę, przepraszam, widziałem na mediatreningu, że coś tam z piszczelem jakby było nie tak. Mogę o to zapytać? Jestem ciekaw, czy coś tam się dzieje? Nie, wszystko jest ok, wszystko jest jak najlepszym porządku, także czekać tylko na pojedynek. Walczysz w Warszawie, twoje rodzinne miasto. Kibice zawsze dopisują. Powiedz, czujesz to wsparcie, ono cię niesie? Oczywiście, tak jak wspomniałeś, zawsze mam mnóstwo kibiców. W żargonie piłkarskim jest to taki 12 zawodnik. Tutaj wiadomo, że ja jestem sam w ringu, ale gdzieś tam czuję mega wsparcie tych osób. Ostatnio było nas ponad 500 na Torwarze. Teraz myślę, że będzie rekordowa liczba jeszcze więcej. Także spodziewam się naprawdę przybycia bardzo wielu kibiców, a to mnie niesie, także trzeba zwyciężyć. Zdobycie pasa i co dalej? Zdobycie pasa w K1 i później zobaczymy na pewno obrony pasa kolejne, ale być może również konfrontacje w MMA. Wiesz co, ty masz swój klub, to dużo ułatwia w przygotowaniach? Oczywiście, że tak. Teraz tak naprawdę mamy grupę zawodniczą, która stoi, uważam, że na bardzo wysokim poziomie. Trenuję z Arkiem Wrzoskiem, z Rafałem Korczakiem. Jeszcze z innymi zawodnikami przyjeżdżają często do nas konfrontować się. Także fajna grupa, mamy wszystko na miejscu tak naprawdę, bo zarówno treningi siłowe mogę zrobić sobie u siebie, treningi kondycyjne, mam z kim trenować w parze, mamy teraz już klatkę taką zrobioną, także tak naprawdę niczego nam nie brakuje, mamy ring, mamy przyrządy, mamy tarcze, to wszystko jest na miejscu, także tylko trenować. To jest, uważam, że takie miejsce raj dla zawodników sportu walki i wszyscy to czują, każdy kto wchodzi to odczuwa to samo, każdy ma chęć przebrania się i zrobienia treningu.
Brzmi dobrze, to co? Widzimy się na Torwarze. Dzięki serdeczne za rozmowę. Widzimy się 10. Do zobaczenia.